Dzień dobry. Dzisiaj na placu Papisa znajdujemy kolejną polską salonówkę, tym razem bardzo ładną Dacię z silnikiem 1.6 benzynowym o mocy 114 koni mechanicznych, wersja Laureat, czyli praktycznie jedna z najbogatszych opcji dostępnych na naszym rynku. Czujniki parkowania z przodu, z tyłu, bardzo ładne dwukolorowe felgi z ładną chromowaną buźką. Dalej możemy wejść okiem kamery do środka, a tutaj kilka miłych niespodzianek poza ładną materiałową, co prawda tapicerką, ale niesamowicie stylowo obszytą, z ładnymi tutaj napisami Duster. Naprawdę fotele są bardzo wygodne w tym egzemplarzu, do tego podłokietnik, także kierowca myślę, że może długo i wygodnie podróżować. Mamy tutaj z dodatkowego wyposażenia czujnik kąta martwego pola. Do tego wszystkie szyby są elektryczne. Auto w ogóle jest bardzo ładnie wyposażone i jest to egzemplarz naprawdę, bym powiedział, wzorcowy. Do tego ładne, duże dachowe relingi. Tylna kanapa równie ładnie wyściłana boczkami. Ładnie obszyta, jak fotele przednie, na ten sam wzorzec, na tą samą modłę. Przejdźmy do tyłu. Z tyłu mamy Dacia Duster, po prostu z dużym bagażnikiem, plus kamera parkowania. Z tyłu bagażnik duży, naprawdę duży, obszerny. Do tego ładny z tyłu, ładnie ubrany zderzak w czujniki parkowania, także na pewno ten egzemplarz jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o aspekt parkowania. Rzućmy okiem jeszcze z drugiej strony na naszą Dacię plus wejście do przodu, a z przodu za chwileczkę widzimy się w środku i pokażemy sobie, jak skonfigurowany jest wewnętrzny monitor. A w środku zaczynamy od testu systemów pokładowych. Taki ładny napis pokazuje się naszym oczom. Oczywiście pod wszystkim, po całym testowaniu jest OK. Teraz dalej, jak już jesteśmy tutaj przy monitorze między zegarami, no to mamy wszystkie ustawienia po kolei. Przebieg 79 tysięcy. Auto w pełni serwisowane. Ostatni serwis wykonany w naszym serwisie Papi Serwis. Przejdźmy teraz dalej. Dalej może tutaj do ekranu środkowego. Mamy ładny kolorowy wyświetlacz. Do tego funkcję radia. Zawsze wracamy domkiem, także telefon, nawigacja ładnie skonfigurowana, ładnie graficznie ustawiona. No i same ustawienia dźwięku, łączności systemów. Także samochód naprawdę fajnie skonfigurowany. Do tego jest opcja Driving Eco, czyli możemy zbierać gwiazdki w ramach nauki ekologicznej jazdy. Sam przycisk Eco jest również, czyli nawiązanie dalej do próby, czy bądź nawet nie próby, ale jazdy ekonomicznej. Teraz jak już jesteśmy przy tym kolorowym ekranie, to mamy kamerę cofania. Do tego ładnie zbudowana klimatyzacja ze wszystkimi opcjami nawiewu i ogrzewaniem tylnej szyby. Czujnik kąta martwego pola już omawiałem. Do tego mamy elektrycznie regulowane lusterka. Także wszystkie opcje, jakie możliwe to są. A tu jeszcze mamy ogranicznik prędkości wraz z tempomatem. Także mamy tutaj wszystkie te dane, które są potrzebne. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to dodam jeszcze raz, że auto w pełni serwisowane, bardzo ładnie utrzymane, z ładną tapicerką, wersja Laureat, a co za tym idzie, auto z niewielkim przebiegiem, więc naprawdę jak wszystkie nasze polskie salonówki, i to jest godne polecenia. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału, gdzie znajdziecie kolejne polskie salonówki przygotowywane specjalnie dla Was na naszych placach. A ja zachęcam jak zawsze do wglądu w naszą stronę papis.pl, gdzie znajdziecie również szczegółowe opisy wszystkich samochodów, jak również historię serwisową do każdego auta. Także do następnego, do zobaczenia, cześć!